Cześć, dobry wieczór. Ja nazywam się Marek Tyniec i komentuję dla Was kolarstwo. Dzisiaj mamy drugi etap Vuelty z ciekawym podjazdem. Navarra i Kraj Basków oraz Giro d'Italia w Alpach. Monstrualny etap z metą w legendarnej miejscowości Madonna di Campiglio. Myślę, że mimo tego, że Vuelta zakończyła się później, to zacznę od Vuelty, potem przejdę do Giro, porównam i powiem jeszcze parę rzeczy, które są dość istotne w ogóle dla dzisiejszego dnia w kolarstwie. Zatem Vuelta, zwycięzcą etapu Marc Soler. Marc Soler, jeżeli w zeszłym roku oglądaliście Vueltę, to ten młody, krnąbry chłopak no, nie bardzo chciał współpracować ze swoimi kolegami. Ostatecznie dyrektorom Movistaru udało się troszkę przytemperować jego charakter. On bardzo cierpiał. Potem mogliście to oglądać w serialu Netflixa. On cały czas jest dostępny. Tytuł jest, o ile dobrze pamiętam, Niespodziewany Dzień. W linku, w opisie umieszczę moją recenzję, którą na wiosnę wrzucałem. Bardzo ciekawy serial, bardzo polecam. Tam można bliżej poznać Marca Solera. I Marc Soler dzisiaj pełnił wiele ról. Odgrywał wiele ról. Po pierwsze, był świetnym pracownikiem. Nadawał tempo na podjeździe, jakby pracował dla swojej drużyny. W ogóle Movistar dzisiaj pojechał znakomicie taktycznie, bo zrobili selekcję, kasowali odjazdy, nadawali tempo, męczyli rywali, wygrali etap, wrócili do gry w generalce. Naprawdę wygląda to wszystko z ich strony bardzo, bardzo dobrze. Zapowiadali przed Vueltą, że ten wyścig jest dla nich ważny, że to jest dla nich cel sezonu i słuchajcie, wygląda na to, że tak jest. Ten podjazd Alto de San Miguel de Aralar, piękna nazwa, on był na około 26 minut, stromy, betonowy, z wiatrem, więc ta nawierzchnia niezbyt sprzyjająca, do tego nieregularna. I Soler naprawdę był jednym z tych motorów w grupie liderów. Musiał pilnować Sepa Kusa, który tam szarżował, musiał pilnować Richarda Carapaza. Richard Carapaz naprawdę wygląda na to, że po pierwsze jest w znakomitej formie, jedzie tak, jak byłby bardzo pewny swego, jak byłby bardzo pewny swoich możliwości, atakuje. Wczoraj też jakby przejawiał taką dużą aktywność, dzisiaj również. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trzeba pamiętać, że Carapaz jest tym zawodnikiem, który na Giro pokonał Roglicza. I mimo, że niektórzy uważają, że zrobił to z zaskoczenia, to jednak przez cały Giro naprawdę był aktywny i był tym zawodnikiem, który jechał świetnie. Przygody Carapaza na Giro również możecie oglądać w tymże serialu Netflixa Niespodziewany Dzień. Ciekawa sytuacja Jumbo-Visma, bo Jumbo-Visma mam wrażenie, że Primož Roglič na razie, mimo że wczoraj wygrał etap tym dynamicznym atakiem, ale tak naprawdę napędził się na zjeździe. I zarówno wczoraj, jak i dzisiaj on niby kontroluje, niby jest spokojny, niby nie wdaje się w utarczki, on chyba tak po prostu jeździ. Może to są jakby te stalowe nerwy, które też muszą mieć skoczkowie narciarscy. I ta jego przeszłość w tej dyscyplinie sportu być może powoduje, że on faktycznie nie daje się ponieść emocjom. Natomiast no tutaj tak troszkę, a to wisi z tyłu, a to dogania. Natomiast Sepp Kuss szarżuje. Może jest tak, że po tym świetnym Tour de France Sepp Kuss jest takim trochę wolnym strzelcem i no i oprócz tego, że pracuje, to tak jak dzisiaj Soler, oprócz tego, że pracował, mógł pojechać na swoje, no to Kuss, jeżeli mu się gdzieś uda, to może, kto wie, osiągnie swój wynik, wygra etap nie tylko, ale i w generalce podalczy. Poza tym George Bennett też jest bardzo istotną postacią w Movistarze, przepraszam, w Jumbo-Visma, ale cały czas myślę o Movistarze, bo jednak Movistar naprawdę dzisiaj zaimponował. Po raz kolejny bardzo się cieszę z dobrej postawy Dana Martina, to jest zawodnik, który po wielu przygodach, kontuzjach wrócił do formy, Vuelta zawsze mu leżała, no i dzisiaj trzeci na etapie i drugi w generalce dzięki bonifikacie, podobnie jak Esteban Chavez z Mitchelton Scott, który też no długo wracał. Miejmy nadzieję, że starczy mu sił. W generalce, słuchajcie, troszkę stracił Grosschartner, natomiast nie jest to jeszcze tak istotne, ponieważ no do 11 zawodnika, którym jest Alejandro Valverde od Roglicza, jest minuta 7. Do pierwszej dziesiątki wskoczył Marc Soler. No i zobaczymy, czy
będzie krnąbrny, czy będzie liderem, czy jednak Mas, który jest piąty, i Valverde, którzy są na miejscu 11, są w hierarchii wyżej niż on. Tyle Vuelta, teraz Giro. Giro, etap monstrum. Etap monstrum, moi drodzy, ponieważ było 5200 metrów przewyższenia. To jest takie szaleństwo. Jutro jest Stelvio i podobne przewyższenie, więc to jest hardcore. Dzisiaj było 210 km. Ponad 6 godzin jazdy. Wczoraj po tych górkach, niby małych, ale stromych, było 6,5 godziny jazdy. W związku z tym ten wyścig to jest wyścig morderca po prostu, który wysysa energię ze wszystkich. Właśnie, mieliśmy ucieczkę dnia, mieliśmy 19-osobową ucieczkę dnia, z której dzień po dniu, trzeba pamiętać, właśnie mówię, wczoraj był bardzo ciężki etap, dzisiaj był jeszcze cięższy etap i w obu tych przypadkach, w ucieczce dnia, jechał Ben O'Connor, młody Australijczyk, 24 lata, następny zawodnik, następny 24-latek, wczoraj przegrał z Tratnikiem, a dzisiaj, słuchajcie, odniósł piękny triumf po świetnym ataku w Madonna di Campiglio. Szacunek dla tego zawodnika. Pokonał bardzo dobrego górala Bernsteinera, który przy okazji próbował, pokonał De Genta, pokonał Zakarina, pokonał Van Hauke. Naprawdę ta ucieczka była bardzo, bardzo zacna. I O'Connor wspiął się do tego miejsca, tego słynnego miejsca upadku Marco Pantaniego. Wspiął się w dobrym tempie, odniósł bardzo ważny sukces dla drużyny NTT. Ben O'Connor, następny 24-latek, pojechał bardzo dobrze, naprawdę, nie tylko ze względu na to, że to jest jego osobisty sukces, to jest jego największy sukces w karierze, mimo że wcześniej miał kilka dobrych wyników na Trentino, czyli na Tour of the Alps, miał na wyścigu dookoła Austrii, więc to są wszystko ciężkie górskie wyścigi. Natomiast trzeba powiedzieć, że być może ten jego sukces uratował drużynę NTT. Drużyna NTT, która no tutaj walczy o przetrwanie, walczy o sponsora. Chodzą pogłoski, że już ktoś tam jest zainteresowany albo przejęciem licencji, albo dofinansowaniem tej ekipy. No, zawodnicy tacy jak O'Connor, to być może jest przyszłość kolarstwa i zaprezentował się bardzo dobrze. Cała drużyna NTT jedzie bardzo aktywnie, wspierają Pozzo Vivo, ale też właśnie prowadzą peleton, pokazują się, są w tych ucieczkach, mają zwycięstwo etapowe na wyścigu, na którym tak wielu zawodników próbuje właśnie ugrać etap. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz, co się działo za O'Connorem? Za O'Connorem przede wszystkim słyszeliśmy narzekania na to, że peleton jedzie pasywnie, że drużyna The Koenig Quickstep tutaj trochę blokuje rywalizację, że nikt nie podejmuje z nimi walki. No, nie wiem, czy to była prawda do końca. Na pewno tempo nie było złe, to jest pierwsza rzecz. Etap jakby skończył się w harmonogramie w zasadzie. Tempo nie było złe, to jest po pierwsze. Po drugie, no Almeida jest dobrym zawodnikiem, pokazał to na Piancavallo. On śrubuje ten swój rekord jazdy w różowej koszulce, ale nie tylko to. Naprawdę Fausto Masnada, James Knox robią fantastyczną robotę dla niego, są w stanie nadawać mocne tempo. To nie jest tak, że te podjazdy dzisiaj były pokonywane powoli, one były pokonywane w tempie takim, jak długie etapy na wielkich turach się jeździ. Trzeba założyć, że ci zawodnicy jadą cały czas w trzeciej strefie, czyli w strefie tempo, trochę pod progiem. No, koło 5 watów na kilogram, 4,5-5 watów na kilogram na tych podjazdach długich trzymają. No i w ciągu całego etapu 2,5 godziny jadą w wysokiej strefie tempo, tak? Po czym na finałowym podjeździe do Madonna di Campiglio, kiedy Sunweb zaczął robić selekcję, grupa lidera stopniała bardzo szybko. No i okazało się, że tam są tylko i wyłącznie ci zawodnicy, którzy walczą o miejsca na podium. Takiej drobnej szarży spróbowali dwaj zawodnicy Sunwebu, kiedy już byli wszyscy solo, czyli Hindi i Kelderman, ale to nic nie dało, ponieważ ten podjazd do Madonna di Campiglio, on jest bardzo szybki, tam się jedzie 25-28 km na godzinę, więc przy takiej prędkości, przy niewielkiej stromiźnie naprawdę trudno jest się urwać.
Co więcej, to jest ciekawostka, prędkość podjeżdżania na Madonna di Campiglio i na Alto Aralar, gdzie na Alto Aralar się działy niby takie spektakularne rzeczy, atak za atakiem, a na Madonna di Campiglio niby było statycznie, było dokładnie coś takie same, w zasadzie co do metra na godzinę, 1620 przy praktycznie takim samym czasie jazdy. Aralar było 3 minuty dłuższe, 26 minut, Madonna di Campiglio 23 minuty. W związku z tym to było wszystko około 6 watów na kilogram, bardzo mocne, bardzo intensywne tempo. No i z takiego tempa w zasadzie uciec się nie da. I teraz ostatnia myśl na podsumowanie. Uważam, ponieważ dzisiaj Madonna di Campiglio i dzisiaj Madonna di Campiglio znowu po raz kolejny przywołała na myśl Marco Pantaniego, uważam, że Marco Pantani tak naprawdę nie tylko jakby był postacią dwuznaczną, ale z zagrobu krzywdzi kolarzy, którzy ścigają się teraz, ponieważ no, komentatorzy, fani mają w pamięci różne rajdy Pantaniego, które były osiągane dzięki dopingowi. I Pantani, trzeba pamiętać, że w tym Madonna di Campiglio, w którym miał za wysoki poziom hematokrytu, za co został wyrzucony z Giro, uciekał w zasadzie swoim rywalom na solo, z dużej tarczy, przy prędkości 28 km na godzinę, na niestromym podjeździe. Dzisiaj jakby ci wszyscy kolarze, którzy dojechali razem, Kelderman, Hindley, Hart, Majka, Nibali, oni też jechali z dużej tarczy, jechali 25 na godzinę. Jeżeli ktokolwiek tam spróbował się z tego wychylić, jechali 6 watów na kilogram. Jeżeli ktokolwiek z tego próbował się wychylić, to i tak grupa go dochodziła. No i niestety widać, dzisiejszy dzień, jakby dzisiejsze tempo na tym podjeździe pokazało i przebieg tej rywalizacji w porównaniu z tym, co robił Pantani. Pantani oczywiście robił to siłą charakteru, ale robił też siłą bardzo, bardzo zagęszczonej swojej krwi. Niestety trzeba powiedzieć, że Marco Pantani, nie tylko Jan Ulrich, Lance Armstrong, ci wszyscy herosi, Alberto Contador, oni tak naprawdę skrzywili postrzeganie kolarstwa na wiele lat, na wiele pokoleń fanów i komentatorów kolarstwa. Zostawiam was nieco wzburzony. Z tą myślą i zastanówcie się, co o tym sądzicie. Możecie się podzielić w komentarzach. Dziękuję wam uprzejmie wszystkim bardzo. Do zobaczenia. Cześć.